Mikołaja na długo zapewne zapisze się w pamięci mieszkańców naszego miasta. Jest to dzień szczególny. Naród polski czci Matkę Boską, Królową Korony Polskiej. Jest to dzień szczególny i z drugiego powodu. Obchodzimy bowiem 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzień ten stał się również świętem SD. To właśnie dla uczczenia tych doniosłych świąt na frontonie budynku zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, a Muzeum Regionalne otrzyma imię Wojciechy Dudkiewicz. Pozwólcie Państwo, że na tej podniosłej uroczystości powitam bardzo serdecznie burmistrza gminy i miasta, pana Bogdana Jarana, rodzinę, przyjaciół i znajomych pani Wojciechy Dudkiewicz oraz społeczeństwo miasta Rogoźna. Proszę obecnie o zabranie głosu panią Wandę Waliszewską, która w swoim wystąpieniu przypomni i przybliży Państwu sylwetkę patronki muzeum. Proszę bardzo. Kto zostawi po sobie dobrą pamięć, ten będzie miał dwa żywoty na ziemi. Jeden przeżyje on sam, a drugi jego sława w ustach ludzi. Trudno mówić o życiu człowieka, który pozostawił większy ślad w ludzkiej pamięci niż w dokumentach. Każde nasze wyznanie, każda wniosła o nim myśl wydaje się bezbarwna wobec wielkości ducha, wobec wiedzy, fantazji i dobroci, jaką obdarzał wszystkich, którzy go otaczali. Kto znał jego życie, stawał zdumiony przed pasją, jaką wkładał we wszystko, czym się zajmował. Obserwowaliśmy także, ile sił i serca oddał ten człowiek swemu ostatniemu dziełu, Muzeum Regionalnemu w Rogoźnie, które dzisiaj upamiętnione zostaje jego imieniem. Wojciecha Dudkiewicz, bo o niej mowa, mieszkała przy ulicy Kościuszki w Rogoźnie. Tu się urodziła 23 kwietnia 1896 roku i tutaj cicho i spokojnie odeszła 28 stycznia 1990 roku w wieku 94 lat. Z wykształcenia filolog, znała języki francuski, angielski, niemiecki. Przepracowała w zawodzie nauczycielskim 58 lat jako jedna z najbardziej zasłużonych wychowawczyń młodzieży w naszym mieście. Osiągnięcia jej w pracy z młodym pokoleniem może najtrafniej wyrazi poezja Leopolda Stacha. I pielęgnuje murawę, plewy w niej chwasty i osty, by każdy, patrząc na trawę, duszą jak trawa był prosty. Ta zasada była dewizą i troską jej życia. Nieskrzywiona, prosta, dobra i życzliwa dusza młodego człowieka. Czy jej się to udawało? Twierdząco odpowiada na to pytanie lista odznaczeń doceniających pracę pani profesor Wojciechy Dudkiewicz jako nauczycielki, Polki i patriotki. Jest niezwykle długa. Są na niej odznaczenia władz państwowych, władz województwa poznańskiego i pilskiego, ordery i medale przyznane za działania na różnych odcinkach życia szkoły, miasta i kultury. Ale nie dla nich pracowała i oddawała im swe dni i noce. Kiedyś powiedziała, że największą radość sprawiło jej przyznanie w 1963 roku maleńkiej odznaki przyjaciela dziecka, bo rozumiała wszystkie dzieci, zdolne i te, które miały trudności w nauce. I te leniwe także, spokojne i grzeczne, ale i te z rogatą, niespokojną duszą. I wreszcie te niewidome, którym pierwsza w naszym mieście umiała przywrócić wiarę w siebie i człowieka. Sekret tej pracy był bardzo prosty. Twierdziła bowiem, że dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. A za to kochają ją i serdecznie wspominają dawni uczniowie, często rozproszeni na pozaeuropejskich kontynentach. W dniu dzisiejszym jednak nie o osiągnięciach pedagogicznych tej wspaniałej nauczycielki chcemy mówić, bo to księga osobna, lecz o jej drugiej pasji, zbieraniu wszystkiego, co wiązało się z przeszłością Grodu Przemysława. Skąd te zainteresowania i ta pasja? Umiłowanie kraju i domu rodzinnego
przekazali jej dziadowie i pradziadowie, patrioci, którym nic, co dotyczyło ojczyzny, nie było ani dalekie, ani obce. Przodek Wojciechy Dutkiewicz, Onufry, którego portret już widzi w naszym muzeum, był burmistrzem Rogoźna w czasie księstwa warszawskiego. Zrezygnował z tego stanowiska, nie mogąc się pogodzić z ponowną utratą niepodległości. Gorącymi patriotami byli również jego synowie, Kazimierz i Maciej, pozostawiając po sobie pamięć dzielnych ludzi i żołnierzy. Maciej odznaczył się wspaniałą postawą Polaka w powstaniu listopadowym, zwłaszcza w bitwie pod Ostrołęką w 1831 roku. Następne pokolenia Dutkiewiczów czerpały soki z tej patriotycznej tradycji. Syn Kazimierza, Jan, brał udział w powstaniu wielkopolskim w 1848 roku w okresie Wiosny Ludów. Prześladowany przez władze pruskie, ukrywał się w majątku Radolińskich w Siernikach. Stanisław Dutkiewicz walczył w powstaniu styczniowym w szeregach Witolda Turny. Zginął pod Ignacewem. I wreszcie syn Macieja, Antoni, ojciec pani Aty, jak ją wszyscy nazywaliśmy, był wychowankiem znanego i cenionego gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Utrzymywał kontakty z księdzem Janem Koźmianem, znanym działaczem charytatywnym i zasłużonym wychowawcą młodzieży polskiej w okresie zaboru. Osiedlając się później na stałe w Rogoźnie, uruchomił tu zakład kotlarski. Praktykę tego zawodu odbył w znanych poznańskich zakładach Cegielskiego oraz warsztatach Ignacego Krysiewicza, ojca znanego lekarza w Poznaniu. Zawiązana wówczas przyjaźń utrzymała się do końca ich życia. Kosztem wielu osobistych wyrzeczeń wykupił Antoni Dutkiewicz ziemię polską z rąk niemieckich, uważając to za obowiązek Polaka i patrioty. Brał również czynny udział w życiu społecznym obywateli Rogoźna, ceniony i szanowany za to, co dla Polski czynił. Nie doczekał niepodległości kraju. Zmarł w 1916 roku. Jego dzieci jednak, Maria, Monika, Irena, Norbert i Wojciecha, podjęły pałeczkę polskości. Powstanie Wielkopolskie 1918 roku widziało sanitariuszki Marię i Wojciechę w swych szeregach, a II wojna światowa zabrała Norberta, który zginął w Oświęcimiu, nie chcąc się wyrzec polskości. Oczekiwania społeczeństwa miasta i gminy w uznaniu zasług położonych przy tworzeniu Rogozińskiego Muzeum nadaje się Muzeum Regionalnemu w Rogoźnie imię Wojciechy Dutkiewicz. Rogoźno, 3 maja 1991 roku. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, moment najważniejszy. Za chwilę zostanie oceniona tablica. Również proszę o oddanie tego aktu pana burmistrza.